Laboratorium Czasu, czyli najgłębsze zakamarki historii. 27 września 1331 roku Władysław Łokietek odniósł zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi w bitwie pod Płowcami. Czy rzeczywiście ta bitwa to było zwycięstwo wojsk polskich? Marek Urbański. To legendarna bitwa. W szkole, pamiętam, uczono mnie o wielkim zwycięstwie wojsk polskich nad wstrętnym zakonem krzyżackim. Tymczasem była to potyczka. Wojska Łokietka przydybały tylne straże wojsk zakonnych i po dość żmudnej i ciężkiej rozprawie obie strony rozeszły się i każda okrzyknęła zwycięstwo. No, powiedzmy, że my jako Polacy powiemy, że wygrał tę bitwę Łokietek. A z ciekawostek takich to była również i ta, że syn Ołegosz Łokietka, następca tronu Kazimierz, zwany później Wielkim, przed tą bitwą jedni twierdzą, że po prostu zwiał w sposób haniebny, inni twierdzą, że podobno sam król go w trosce o tron, o dobro państwa kazał mu się po prostu wycofać. Ta bitwa była bitwą w wojnie, którą Łokietek zaczął idiotycznie i dzięki której mało nie doprowadził do rozpadu kompletnego na tych szczątkach państwa polskiego, nad którymi jeszcze panował. Uwikłał się w głupawym najazdem na Brandenburgię parę lat wcześniej. Skonstruował przeciwko sobie bardzo groźną koalicję. Luksemburczyka, który był uznanym przez Europę królem polskim, o czym mało kto wie, zakonu krzyżackiego tejże Brandenburg. Łokietek, jak to Łokietek, bo on całe życie nic innego nie robił, rzucił się z pięściami na wszystkich trzech, głównie na krzyżaków. Wojnę, powiadam, przegrał absolutnie z kretesem i z trudem udało się nie jemu nawet, a jego doradcom wynegocjować roczny rozejm w schyłku 1332 roku. Ten rozejm nie dał nic, dlatego że Łokietek odmawiał poddania się arbitrażowi i tu Łokietek zrobił najmądrzejszy krok w swojej karierze politycznej i w swoim panowaniu. Mianowicie umarł. I to pozwoliło na rozwikłanie tego kryzysu, tej rzeczywiście absolutnie śmiertelnie groźnej dla państwa sytuacji jego synowi Kazimierzowi, słusznie za to między innymi zwanemu Wielkim.